33-letni Tyson Chandler za 52 miliony, nękająca maskotki cupryna Robina Lopeza za 54 miliony? Czemu nie? Witamy w NBA Offseason 2015, gdzie klasyczne hasło Where Amazing Happens jest jak najbardziej aktualne. Co z tego, że trochę w innym znaczeniu? Jak co roku w lipcu dużo się dzieje, tym razem jednak w obliczu przyszłorocznego skoku Salary Cap chęć wydawania dolarów jest nieco większa. Mamy początek miesiąca, za sobą kilkadziesiąt dealów, no i kilku znaczących zawodników w nowych barwach. O wygranych i przegranych w początku off-season oraz o Sacramento Kings porozmawiamy sobie dzisiaj, w poniedziałek, 6 lipca 2015 roku, w 50. odcinku Coast to Coast. Ja nazywam się Karol Milcarz, a zasypiający ze mną goście to Piotrek Zarychta i Krzysiek Kuzdowski, czyli klasyka. Dzień dobry. Dobry. A także mamy wyjątkowego gościa, moim skromnym zdaniem, najlepszy spec od NBA w tym kraju, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że jest słupszczaninem tak jak ja, czyli panie, panowie, Maciej Kwiatkowski, szósty gracz.pl, dzień dobry. Cześć, przesadziłeś, ale ze Słupska, tak, ej, dlaczego my się nie spotkaliśmy w Słupsku? Nie mam pojęcia, Słupsk jest tak wielki, że... Spotykamy się w sieci. A ty jesteś w Słupsku teraz, słyszałem. Nie jestem w Słupsku, tak, ja zapomniałem zupełnie, że jesteś ze Słupska. Także też. Dobra, wstęp był genialny, wszyscy zasnęli, także zaczynamy. Tak sobie pomyślałem, porozmawiamy najpierw sobie o zwycięzcach tegorocznego off-season. Jako, że mamy Maćka ze sobą, to Maćku, czy zaczniesz od San Antonio? Czy nie zaczniesz od San Antonio? Jeśli chodzi... Tak, jeżeli chodzi o zwycięzców. Do tej pory. Zależy, czy chcemy to oceniać w ten sposób, że zespół zrobił jakiś ogromny skok w trakcie tego free agency, czy też skupiamy się na samej czołówce, tak, na tym pół góry, bo te, czy San Antonio Spurs, pozyskując na Marcusa Aldridge'a, zrobiło ruch ważniejszy w perspektywie przyszłego sezonu, czy też ważniejszy w perspektywie przyszłości? To jest takie ciekawe pytanie. Więc jakbym tak miał zdecydować, kto wygrał najbardziej ten off-season, to przyznam, że wolałbym poczekać, co wy powiecie. Dobrze. Jako, że ja jestem prowadzący, to oddam głos do Warszawy. Halo Warszawa, Piotrek. Dallas Mavericks. Pod dwoma znakami zapytania. Znaczy, jak dwie rzeczy się spełnią, to Dallas Mavericks są dla mnie zwycięzcami tego off-season. Oczywiście na papierze. Jeremy Lin. Jeżeli Jeremy Lin trafi tam na rozegranie i jeżeli będzie w miarę zdrowy Wesley Matthews, tak żeby przynajmniej stał w tym rogu i rzucał te trójki. Jeżeli te dwie rzeczy się sprawdzą, to na papierze dla mnie Dallas Mavericks są zwycięzcami tego off-season, bo oddali dwa toksyczne człony z obwodu, zyskają dużo lepszego centra, przynajmniej po stronie obronionej, niż w tej chwili mieli w tej Tysonie Chandlerze, młodszego centra, bardziej perspektywicznego centra. No i będą mieli trochę zdrowszy ten obwód niż dotychczas, przynajmniej pod względem charakterologicznym. Także dla mnie oni, no i oczywiście Vlade Divac, mój ulubieniec, on na pewno wygrał ten off-season. Tak, ale to się zdziwiłem, że tak wysoko cenisz Jeremy'ego Lina, bo mi się wydaje, że Dallas będą mieli sporą dziurę na PG, kogokolwiek, chyba że kogoś jeszcze ściągną. System i Rick Carlisle, no, oby tylko Matthews wrócił zdrowy. Filip, Krzysiek, kto według ciebie jest zwycięzcą? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, kto jest zwycięzcą. Myślałem. Ułatwiasz Maćkowi zadanie. Tak, ułatwiam Maćkowi zadanie. Myślałem trochę o Milwaukee Bucks, bo przedłużyli Chrisa Middletona i podpisali niby Grega Monroe, ale Greg Monroe może tak samo wypalić, tak samo może zawieść, więc nie jestem tutaj pewny, czy Bucks są takimi 100% zwycięzcami. Nie wiem, nie ma drużyny chyba w lidze, która by jakoś tak niezaprzeczalnie wygrała ten off-season. No po prostu, nie mam pojęcia. Że ja trzy słowa tylko dodam, że tak jak Maciek wspomniał, patrząc przede wszystkim w przyszłość, San Antonio dostaje najlepszego zawodnika dostępnego na rynku, oczywiście poza Markiem Gasolem, Krzysiek. I, no właśnie. Tak? No tak, a co się dzieje z Markiem Gasolem? On cały czas nie Mark Gasol pije sangrię w Barcelonie. No tak, ale nie martwi was to się tak trochę przedłuża i tak... Jeszcze nic nie usłyszeliśmy, że to jest przyklepane. Czy to nie będzie tak, że teraz pojawią się jakieś informacje, że może jednak Marc Gasol się z kimś spotka? Sorry, Krzysiek. Ale jest jakaś drużyna w NBA, z którą on się może jeszcze spotkać? Bo tam Sixers mają miejsce w salary, ale tak dokładnie. Oprócz Sixers. No to chyba już nikt. Mi się wydaje, że taką mam cichą nadzieję, że tak sobie po cichutku myślę, że może tam go zachęcają do tego, żeby wziął małą obniżkę, żeby Grizzlies mogli jeszcze
kogoś do tego składu dodać. Takie mam ciche marzenie. Wzięli opcję Bena Udricha, z tego co widziałem dzisiaj. Także się Tego nie widziałem. Widzisz, na pewno musi być szczęśliwy, że Brandon Wright dołączy. Karol, głośniej. Głośniej, czyli mikrofon mi pasł. Super. Dobra, będę krzyczał. Słuchacze nie wiedzą, ale mój mikrofon tak się ścisza, podgłaśnia, tak jest dosyć nieregularnie. Teraz mi słychać, tak? Tak. Tak, słychać mnie. Krzysiek, jesteś zadowolony z Brandona Wrighta, a niezadowolony, że Kostyku Fosa nie ma. Czy dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze mówię, super. Dla mnie małymi zwycięzcami, nie wiem jakie twoje, Maciek, na przykład zdanie, są właściwie od 2 lat już, odkąd tylko Stan Van Gundy przejął tam stery Detroit Pistons. Bo oni po pierwsze pozbyli się Monroe, nie przedłużyli Monroe. Monroe, który nie pasował koło Drummonda w ogóle praktycznie. W drafcie pozyskali najlepszego obok Winslowa, jakiego mogli pozyskać ze swojej pozycji, Stanleya Johnsona, i Stanley Johnson na razie w Summer League gra świetnie. Wierzą w Reggie'ego Jacksona, dostali Iliasowe, dostali Morrisa. To jest na pewno drużyna pod Stana Van Gundy'ego już zdecydowanie bardziej wyglądająca tak, jak on by tego chciał, prawda? Czy nie? Wydaje się, że tak, że to jest ustawienie takie z rozgrywającym Reggie'em Jacksonem, z centrem rolującym do kosza, z czwórką rzucającą za trzy i z dwoma jakimiś agresywnymi skrzydłowymi Johnson i Kentavious Caldwell-Pope. I oni jeszcze ukradli Phoenix Suns, 2 graczy, Reggie Bullock może grać w Pistons i chyba Marcus Morris będzie grał też przecież w Pistons, więc to też ma sens dla Detroit. Więc to taka spokojna przebudowa, pierwsza runda playoffów może być. Ale a propos tych zwycięzców, wydaje mi się, że też warto wymienić te drużyny, którym udało się podpisać swoich wolnych agentów, bo gdyby tego nie zrobiły, to byśmy mówili o tych zespołach, że to są przegrani, tak? A Cleveland pozostawiło Kevina Love'a i z tego jego całego zamieszania, chociaż ono nie było aż tak ogromne w sezonie regularnym, ale z tego całego zamieszania Cleveland wychodzi z Kevinem Love'em za pieniądze, które mogą za 2 lata wyglądać naprawdę fajnie. Myślę, że też Golden State Warriors, zostawiając Raymonda Greena, to chyba trochę poniżej maksimum go podpisali. Tak. $82 miliony, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo Jimmy Butler, zostający pod kontraktem 5-letnim w Chicago. To co Miami Heat udało się tam zrobić z Goranem Dragiciem i z Wade'em, więc to też są takie małe zwycięstwa, i czy małe, czy duże, to też trzeba by oceniać z tej perspektywy, bo z tego co się stało z Clippers, bo tak jak wydaje mi się, że ciężko wskazać jednego wielkiego zwycięstwa, tak chyba z przegranym nie ma problemu. Tak, no Los Angeles Clippers jako jeden z kandydatów. Jak już mówimy trochę o przegranych, będziemy tak trochę mieszać. Piotrek, ty się wybierasz do Oregonu na pogrzeb Blazers? Tak, nie, nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Właśnie ja bardzo chętnie będę zaglądał do Portland, bo oni mają ciekawy ten zespół. Fajnie zaczęli tą przebudowę, bo mocno zainwestowali w młodych zawodników. Tak, jest Noah Vonleh, któremu ja gdzieś tam po cichu kibicuję po ubiegłorocznej Summer League, gdzie nawet mi się podobał. Jest Ed Davis, którego ja bardzo lubię jeszcze z czasów gry w Memphis Grizzlies i też wcześniej w Toronto Raptors. Także tam jest na pewno jakiś pomysł na tą przebudowę. To nie jest tak, że wyrzucamy wszystkich, bierzemy całe D-League, wszystkich wysokich zawodników, którzy trafiają się w drafcie, najlepiej, żeby byli kontuzjowani i coś z tego wyjdzie. Podoba mi się ta przebudowa w Portland i ja myślę, że oni będą fajną koszykówkę grali. Nie wygrywającą, ale ja mam wrażenie, że oni mogą być w zapowiedziach kimś takim, jak rok temu myśleliśmy, że będą Orlando Magic. Takie mam przeczucie. A widzicie, a tak to co chyba Maciek też na Twitterze pisał, że jedna kontuzja Wesleya Matthewsa zmieniła kompletnie całe losy tej ekipy, bo kto wie, co by było w playoffach, kto wie, co by było teraz. Teraz nie ma 4 starterów. Jest Damian Lillard, który chyba na smutnego, Krzysiek, po takim kontrakcie za 120 baniek, ważnego już za rok, chyba smutny nie jest raczej. Tak, ja bym chciał jeszcze dodać, że seria z Memphis to zmieniła, nie tylko kontuzja Wesleya Matthewsa, bo podobno LaMarcus Aldridge powiedział coś takiego, że widział, jakiego drużyna powoli załamuje się podczas tej serii, i to był taki pierwszy znak dla niego, że coś tam było nie tak. A co do przedłużenia Damiana Lillarda, no jedyna rzecz chyba słuszna, którą mogli zrobić Portland Trail Blazers, tak? To jest zawodnik, wokół którego będą się odbudowywać. Ja mam nadzieję, że Damian Lillard będzie miał ten przyszły sezon nieco lepszy niż ten poprzedni i pokaże, że Portland będą mogli wygrać te 30-35 spotkań w sezonie. A co myślicie o Pacers? Bo Pacers oddają prawdopodobnie za worek kartofli, a właściwie nawet bez tego, za sam worek bez kartofli, Roya Hiberta do
do Lakers, pozyskują Monte Ellisa za w miarę rozsądne pieniądze i radne Jasta Keja za w miarę rozsądne pieniądze, no i właśnie, wybierają Milesa Turnera w drafcie. Miles Turner, PF, center, cokolwiek, naprawdę może zrobić różnicę. Czy to jest w ogóle zmiana stylu gry, totalna zmiana stylu gry Indiany Pacers na przyszły sezon? Maciek? Ja usiłuję sobie przypomnieć, w którym momencie sezonu regularnego Larry Bird mógł zauważyć, że potrzebuje aż tak ogromnej zmiany w stylu gry, bo to ma być zmiana totalna stylu gry, czyli przejście z Davida Westa i Roya Hiberta w jakiś small ball, gdzie Paul George będzie grał na czwórce, gdzie Miles Turner będzie grał duże minuty. I to, co zrobił Larry Bird, jest drastyczne, powiedziałbym brutalne nawet, bo przecież Pacers w tym kształcie byli przez 3-4 lata, poza tym ostatnim sezonem, gdy George nie grał, byli jedną z dwóch, trzech najlepszych drużyn w konferencji wschodniej. I wydawało mi się, że może jeszcze jeden sezon mają, w którym mogliby spróbować, a z drugiej strony Larry Bird zrobił to tak przyszłościowo, wydaje mi się też, już spojrzał w przyszłość dalej, tak, co może robić. Natomiast mimo tego nie rozumiem, dlaczego daje Roya Hiberta tak tanio, tym bardziej, że Miles Turner, wydaje mi się, mógłby grać razem z Royem Hibertem, tym bardziej, że Miles Turner nie jest graczem, to jest debiutant. Pamiętajmy, że debiutanci czy 19-letni ludzie, którzy przychodzą do NBA, oni rzadko są zawodnikami, którzy są zawodnikami, przepraszam, polusowymi w NBA. To nie będzie plusowy gracz od razu, to będzie 82-meczowy sezon, on będzie grał po jakieś 19, 20, 25 minut i nie wiem, wydaje mi się, że mógł poczekać z wymianą Roya Hiberta, a nie oddawać go w taki sposób. Z drugiej strony został mu cap space do wykorzystania, więc podpisał ten cap space z Rodney'a Stakeya, jeszcze mu tam chyba trochę zostało. Myślę, że to też jest takie wykorzystanie tego momentu, gdzie Paul George nie do końca wie, czy on będzie jeszcze gwiazdą, czy nie. Więc to jest taki strategiczny ruch Larry'ego Birda, zaskakująco brutalny moim zdaniem. To jak potraktował Davida Westa, Roya Hiberta po latach, nie wiem, może się nie podobać w Indianie. Ty, Piotrek, jesteś podekscytowany czy bardziej zaniepokojony tym, co będzie w Pacers w przyszłym sezonie? Wiesz, to jest, tak jak Maciek powiedział, całkowita zmiana tożsamości zespołu, tak? No bo oni byli takimi Memphis Grizzlies z konferencji wschodniej, tak? Oni mocno też patrzyli w stronę gry podkoszowej, w stronę obrony przede wszystkim. Taka, tak jak Maciek powiedział, drastyczna zmiana to jest na pewno coś dziwnego. Tym bardziej to mnie dziwi, że pamiętam, że chyba Larry Bird w tej książce, którą napisał z Magiciem Johnsonem, tak dosyć nieciekawie wypowiadał się na temat Danego Ainge'a, który w pewnym momencie swojej kariery powiedział, że on chętniej by wymienił na koniec kariery Larry'ego Birda, kiedy już miał problemy z kontuzjami i że Birdowi się to nie podobało, a w tej chwili robi podobną rzecz, może nie z powodu urazów, tak, ale podobną rzecz zrobił Hibertowi, gdzie tak naprawdę zmieszał go z błotem, sprowadził do poziomu człowieka zupełnie niepotrzebnego w Indianie, tak, i oddał go za... Przehandlował go za drugi pick, tak. To jest, przepraszam, że się wtrącę, ale to on obniżył sam wartość Roya Hiberta na koniec sezonu tak, w tej wypowiedzi i potem oddał go po większej wartości niższej niż ją obniżył. Nie wiem, tak się nie gra. Mi się wydaje, że tak się nie gra. No. Ale Larry Bird nigdy do grzecznych chłopców nie należał, tak? A nie, no okej, okej. Okay. Natomiast no, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Roya Hiberta, tak? Ale tak się nie traktuje ludzi, nie traktuje się tak zawodnika, który był tym głównym, jak to Amerykanie mówią, cornerstone, tym kamieniem milowym do tego, żeby Pacers wrócili do finału konferencji. Bez Hiberta oni by tam na pewno nie trafili. To Hibert był tym, który spowodował, że te dwa lata temu było 7 meczów w serii pomiędzy Miami Heat a Indiana Pacers i naprawdę niewiele brakowało, żeby to Pacers grali wtedy w finale, a nie Miami. Więc okej, sentymenty się nie liczą, to jest biznes, tak? I pod tym względem to można zrozumieć, ale mimo wszystko nie podoba mi się, to jakoś mi nie pasuje do Larry'ego Birda. Jedna smutna rzecz. Czy Roy Hibbert nie jest najlepszym graczem, który przenosi się... Nie, on się przynosi znowu ze wschodu na zachód. Czy ktoś przyjdzie na wschód w końcu? Właśnie. Monta Ellis. Monta Ellis jest najlepszym graczem chyba, nie? Czy ktokolwiek w ostatnich latach chce przyjść na wschód? Nikt nie chce przyjść. Ale to dziwne, nie? Że zawodnicy nie chcą iść na wschód. Przecież na wschodzie jeden mocny transfer i tak naprawdę średnia drużyna ze wschodu może wskoczyć do top 3 konferencji w tej chwili. Nie wiem dlaczego. A Krzysiek, podobało ci się to, co Toronto zrobili? Żeby DeMarego Carrolla sobie ściągnęli, Bismacka bez rzutu, Biombo, Corey Joseph teraz. Będą lepsi? No trochę będą lepsi, tak mi się przynajmniej wydaje. DeMar Carroll powinien być dobrym dla nich wzmocnieniem. Lubię też transfer Corey'ego Josepha, chociaż wydaje mi się, że te pieniądze, które dostał,
Ojej, no są trochę za duże, chociaż No jak prawie to każdy. można powiedzieć właśnie o każdym kontrakcie, który został podpisany w te wakacje. Zobaczymy, nadal nie widzę Toronto jako faworytów do zrobienia czegoś więcej niż druga runda playoffów. I tak druga runda playoffów według mnie dla nich byłaby zaskoczeniem, ale kto wie, chociaż brakuje tam mi defensywy pod koszem, którą nie wiem, czy da w tak dużym stopniu Bismack Biyombo. No chyba mało kto już w to wierzy. Jeszcze może parę lat temu to było. Może Toronto nie będzie grało takiej kupy w ataku jak w playoffach. Nie było chyba gorszej drużyny w playoffach już dawno. Pod względem stylu gry i jak oni się prezentowali. Skoro jesteśmy na wschodzie przy drużynach, które nie są zbyt dobre, jedziemy do Nowego Jorku, są Knicks. Jak traktować, Maciek, ten off-season New York Knicks? Poprzez ściągnięcie takich graczy za trochę pieniędzy, nie za dobrych, nie za złych. Jak to oceniać w ogóle? Bo to tak trochę bezpłciowo. Trzeba też pamiętać o tym, że Knicks wymieniają ten pick swój pierwszorundowy w 2016 roku z Denver. W sensie Denver może zabrać ten pick, jeśli dobrze pamiętam, jeśli będzie dla nich atrakcyjniejszy niż pick Knicks. Więc Knicks też nie na rękę było jakiekolwiek tankowanie tutaj, bo po prostu nie mieliby piku. No chyba, że Denver by też tankowało. Chociaż tak też może być, że Denver będzie tankowało, ale wydaje mi się, że przede wszystkim będą mieli normalną drużynę koszykówki, tak? Wszyscy ci gracze, którzy zostali sprowadzeni poza Derrickiem Williamsem, czyli Robin Lopez, Aflalo i Kylo Quinn, to są gracze przydatni, potencjalni roleplayerzy, solidni, plusowi, tacy trochę plusowi, po prostu przeciętni gracze i oni zastąpią tymi graczami tych, których mieli, a ten skład, który grał, był w zasadzie śmieszny. No, to był skład D-ligowy już tam od lutego. Więc koszykówka w Nowym Jorku znów będzie normalna, znów będzie szansa na to, znaczy znów, kiedy ostatni raz była, ale nikt będą grać o tą pierwszą rundę playoffów, wydaje mi się, więc postawili taki w zasadzie pierwszy krok. Nie jest on jakoś specjalnie przekonujący oczywiście. I ja tylko technicznie nie rozumiem, jeszcze sięgając przed free agency, tego wyboru Porzingisa. Tak, w końcu. Więc jeśli to razem ma się tak związać, to już od samego Porzingisa też to chodzi, ale no w zasadzie Carmelo i Porzingis to jest ta sama pozycja trochę na boisku, to jest czwórka. I tak nie do końca wiem, jak Knicks planują to ustawić. Pewnie Carmelo będzie trójką, gdy Porzingis będzie grał w piątce, może Porzingis będzie centrem, nie wiem. W zasadzie. No ale no, na tym słabym wschodzie, na który nikt nie chce przejść, bo na końcu i tak pewnie LeBron James doczołgałby się z jakimś zespołem, typu my byśmy grali z LeBronem i byśmy weszli do finałów NBA, to Knicks na tym słabym wschodzie będą grali o tą pierwszą rundę playoffów. Będzie to jakieś odświeżenie na pewno, a ja będę żałował, że nie wybrali w drafcie Manuela Mudieja, żeby mieć rozgrywającego takiego, bo oni nadal, poprawcie mnie, nie mają chyba rozgrywającego w tym momencie. Ściągnęli Jeriana Granta chyba w tej trójstronnej wymianie, w której tam poszli Cardwell i tak dalej. Ale tak, ja też nie jestem, ci, którzy słuchają, wiedzą, że ja hejtuję Porzingisa, jak mój kolega mówi, koleś, który nie gratuje do kosza, nie podaje, nie ma orientacji w obronie jeszcze, więc idealnie nadaje się do trójkątów najwyraźniej, nie wiem, nie znam się. Piotrek, a Phoenix Suns tak budowali sobie pod tego LaMarcusa Aldridge'a, budowali i dostali właśnie. Co dostali Phoenix Suns z tego wszystkiego? Oni też mogą być zawiedzeni. Bo tak. No oni są bardzo zawiedzeni. Nagle front runners, a potem jednak sorry. Bo tak jak spojrzysz z czystego rachunku bilansu, czystego bilansu zysków i strat, przyszedł Tyson Chandler, odeszli Brandon Wright, Marcus Morris, Reggie Bullock i ktoś tam jeszcze, tak? Nie wiem, czy oni mieli Danny jeszcze Granger, jakiś transfer. Danny Granger nie grał, więc nie ma co go liczyć. Ale on, wiesz, trenował Phoenix tam przez tak, tak. Może wróci. Dla mnie zdecydowanie na minus ten okres. No fajnie, że podpisali Brandona Knighta. Pytanie tylko, czy Brandon Knight wróci w takiej formie, jak był w Milwaukee Bucks. Pytanie drugie, ważniejsze moim zdaniem, czy Brandon Knight odnajdzie się w grze obok Erika Bledsoe. Bo któryś z nich wtedy będzie musiał pełnić rolę tego spota shootera gdzieś w rogu, czy nawet pod kątem 45 stopni, bądź będzie musiał się nauczyć dobrego ścinania pod kosz i tutaj trochę mnie to martwi. Nie wiem, nie jestem do końca przekonany co do tego. W momencie, kiedy udałoby im się przekonać LaMarcusa Aldridge'a, to byłby naprawdę świetny off-season w ich wykonaniu, ale to się nie udało i trochę ta wymiana, w której oddali do Detroit Pistons tych trzech zawodników,
Zaczyna trochę przypominać mi to, co no, zrobił już jest, Sacramento. Ona już jest oficjalna? Ona już jest oficjalna. Nie, no, nie, teraz jest oficjalne. Oficjalne jeszcze, ale to trochę jak Sacramento, Piotrek, nie? Tak, by, tak, gdyby tak, to tak, było dokładnie. Sacramento, to byłby straszny hejt, ale... Znaczy wiesz, no tutaj był ewidentny był cel tej wymiany, tak? To zrobienie miejsca w salary cap, żeby podpisać na Marcusa Aldridge'a i tutaj nie ma się co dziwić. Ja nie wiem, dla porównania, nie wiem, kogo chcieli podpisać Sacramento, kimś oddając tych trzech zawodników. Rondo, Matthewsa i... nie wiem... To oni, rzeczywiście oni 64 miliony Matthewsowi proponowali. A, 16 za sezon. Maria. No, ale co, ale i tak nie chciał. Nie no, tak? Musimy mieć kogoś, kogo będziemy hejtować przez cały sezon. Na szczęście są nasi zawodni Sacramento Kings. Tak, zaraz przejdziemy do Sacramento Kings. Jeszcze tak Maćka bym zadytał, bo Krzysiek, ty mówiłeś o Bucks jako o zwycięzcach i ja się tutaj waham, bo jestem wielkim fanem Middletona i bardzo się cieszę, że dostał swoje pieniądze. Ale wydraftowali Rashada Vaughna nie wiadomo po co. Taki koleś, który jest scorerem na 35%. Pozbyli się Diaszowy, co było fajne. Pozbyli się Dudleya, to dla mnie nie wiem, czy to jest dobre. I podpisali Monroe, który z drugim wysokim za bardzo grać nie może. Ja tak to widzę. Nie wiem, czy ty też tak to widzisz. I czy to nie jest kolejny koleś, który będzie blokował Johna Hensona, który ciągle ma kogoś, kto go blokuje. Tak? Ciągle chcemy więcej minut Johna Hensona, a nikt nie dostaje. I tutaj znowu może mieć problem. No tak, bo to będzie pytanie, tak jakie to pytanie można w Phoenix też postawić. Kto będzie centrem w pierwszej piątce? Czy Chandler, czy będzie centrem Malek Slen, tak? Phoenix. To teraz takie pytanie z Milwaukee. Kto będzie centrem? Czy Henson, czy Greg Monroe ma być centrem? Zaza. A może Zaza na końcu skończy jako center? Żeby to się tak nie skończyło, że pozyskali Grega Monroe za maksymalne pieniądze i będą grać z nim z ławki rezerwowych, bo... Szczerze powiedziawszy, to nie jest najlepszy fit do Milwaukee, gdy spojrzeć, co oni robili w zeszłym sezonie regularnym. Z drugiej strony, jak przyszły playoffy, okazało się, że nie ma tam komu zupełnie zdobywać punktów przeciwko Chicago. I taki Greg Monroe, któremu można dograć piłkę na bloku, który coś tam spróbuje zrobić sam, to wydaje mi się, jest okej pomysł na playoffy, tak? Ale jak oni w sezonie regularnym zbudują tę drużynę, jaki ona będzie miała kształt defensywny, bo pójdą w dół w obronie, byli na drugim miejscu, więc na pewno pójdą w dół w obronie, powinni pójść w górę w ataku, ale natomiast jak to będzie wszystko funkcjonować, ja szczerze powiedziawszy nie wiem. To Jason Kidd będzie tu musiał wymyślić, co z tego zrobić, jak to ustawić, bo powróci Jabari Parker, tak? I Parker będzie grał pewnie czwórkę w pierwszej piątce, więc gdzie jest miejsce dla Grega Monroe, tak? Tutaj. To jest problem. Greg Monroe na centrze, tak. Chyba że rzeczywiście z niskimi, to mógłby coś takiego próbować. Mają jeszcze Caprumu chyba, prawie 5 milionów. Milwaukee Bucks, więc zobaczymy, co z tym zrobimy, jeżeli się nie mylę, bo to chyba od Rita Pignusa też brałem, więc chyba tutaj błędu nie ma. Jeszcze o jednej drużynie, zanim o Sacramento, bo o Sacramento oczywiście będziemy musieli porozmawiać. Piotrek, Orlando Magic dosyć sporo ruchów jak na Orlando Magic zrobili. Ty się nie dziwiłeś, że tak ochoczo podpisali, przedłużyli z Tobiasem Harrisem, że CJ'a Watsona ściągnęli, czy to będzie, jeszcze wzięli Hezonię, tak? Który mi się wydaje, że on nie będzie pasował do Skylesa, że ten go po prostu, nie wiem, zajedzie. Hezonia się obrazi i to będzie wyglądało nie najlepiej. Znaczy, przede wszystkim za szybko podpisali Tobiasa Harrisa. Nie dali mu szansy sprawdzić się na rynku. To jest pierwsza rzecz, którą ja im zarzucam. CJ Watson to jest bardzo dobre uzupełnienie składu. On może być fajnym mentorem dla Elfrida Paytona. Nieźle rzuca za trzy punkty. Jest na pewno lepszy od Luka Ridnowera, którego nie wiem, gdzie teraz jest on i jego niegwarantowany kontrakt. Także CJ Watson to jest na pewno plus. Tobias Harris nie za te pieniądze, mam wrażenie. Nie za te pieniądze i chyba nie u tego trenera. Jakoś tak mam wrażenie, że przyjdzie taki moment, w którym panowie strzelą focha, każdy pójdzie w swoją stronę i coś będzie nie halo. A Hezonia, to jest dla mnie wielka niewiadoma. Zawsze dla mnie zawodnik z Europy jest dużo większą niewiadomą niż zawodnik z NCAA, bo to jest dużo większy przeskok przede wszystkim pod względem dynamiki, atletyzmu i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czy Hezonia sobie poradzi na tym poziomie, czy też nie. Ten pierwszy mecz Ligi Letniej wyglądał przyzwoicie, ale to jest za mało, to żeby cokolwiek ocenić. Ja myślę, że Hezonia to nawet nie jeden sezon, tylko dwa, trzy sezony. Chyba że będzie grał taki Antony Bennett, to wtedy będzie wiadomo, że jest całkowitym bustem, ale nie spodziewam się. Wydaje mi się, że jest zbyt inteligentnym zawodnikiem, żeby grać tak źle jak Antony Bennett. Jest też bardzo samolubny i wysokie ego, no, więc to może też różnie wyglądać. Jeżeli mowa o Lidze Letniej, to Aaron Gordon wyglądał przynajmniej na początku meczu pierwszego, jak inny zawodnik w ogóle.
Także ja nie wiedziałem, że on... Pod... Opalony był strasznie. Tak, nie, nie. Ciemniejszy się taki stał. Taki Baby Black Griffin trochę. Jeszcze... I lepiej zaczął grać. No, kurczę, ale masakra, że on tak będzie dobrze grał, ale... Ale to tak może być takie, takie troszeczkę złudne, no. Chociaż może rzeczywiście pracował nad jumperem, bo ja nigdy nie widziałem, gdzie on pasuje w ogóle. Ale tak jest z takimi zawodnikami. Może tak. Macie jeszcze na myśli jakieś takie złe kontrakty, o których nie mówiliśmy? Tak, Krzysiek, jak ci tak przychodzi na myśl, że ten koleś dostał takie pieniądze, czy od tego zespołu? Ojeju, ojeju. O Sacramento oddzielnie jeszcze na koniec. No właśnie, właśnie, tak, dlatego nie chcę. Nie chcę mówić o Sacramento. Wiesz, to strasznie ciężko mi oceniać wszystkie te kontrakty, bo wszystkie umowy poszły drastycznie w górę i gdy Corey Joseph dostaje 30 milionów za 4 lata i nie wydaje nam się, że to jest aż tak bardzo przepłacony zawodnik, to wydaje mi się, że bardzo trudno znaleźć drużynę, która by jakoś szczególnie spieprzyła komukolwiek. Albo o kimś zapominam, no nie wiem, być może o kimś zapominam. O Omer Asik, 60 milionów za 5 lat. No to jest dziwne. To jest, wydaje mi się, że trochę za długo. Nawet nie chodzi o to, ile on zarobi rocznie, ale... Trochę chyba za długo chcą zatrzymać u siebie Pelicans Omera Asika, a poza nim, no to nie wiem. Nie wiem, czy do kogokolwiek bym się jakoś specjalnie przyczepił. Maciek, ty masz jakiegoś swojego faworyta tutaj? Jedyny zawodnik, o którym pomyślałem, że jest przepłacony, to Costa Cufos, ale on jest w Sacramento, więc to chyba się nie liczy. A tak to tak, jak powiedzieliście, że... kilka tych kontraktów jest zbyt długich, to na pewno, ale to trochę miało być inaczej, mam wrażenie, że miało być więcej tych takich krótkich kontraktów. Okazało się na końcu, że mnóstwo zawodników podpisuje te 4-5-letnie umowy, tak jakby się obawiali tego, że w sensie w momencie, w którym mają pieniądze na stole, tak, to już będą się zastanawiać, czy warto zaryzykować i podpisać roczny kontrakt, 2-letni kontrakt, żeby znów się znaleźć na rynku i zarobić więcej. Tak? Sporo tych kontraktów też ma możliwość odstąpienia od nich gdzieś po 3 roku, więc oni będą mogli jeszcze wrócić na rynek, ci gracze w wieku jak 29-30 lat. Natomiast jeśli chodzi o takie kontrakty przepłacone, mam swoje obawy, czy Chris Middleton na pewno powinien zarabiać aż tak dużo, bo ja go bardzo lubię i lubiłem go jeszcze, jak był handlowany z Detroit, tylko że no, Chris Middleton na początku poprzedniego sezonu nie grał za dużo u Jasona Kidda i tak naprawdę to jest raptem jakieś 50 meczów takiego przykładu, że Chris Middleton może być bardzo dobrym graczem. Nie wiem, czy też, bo to też tak trochę było, że oni negocjowali sami ze sobą i szybko mu zaoferowali te pieniądze, żeby nikt go nie ściągnął za jakiś maksymalny kontrakt. Mogli odczekać trochę, tak jak właśnie Orlando z Tobiasem Harrisem też chyba mogło trochę odczekać, chociaż tam były raporty już dzisiaj, że były jakieś maksymalne oferty dla niego. I w tym wszystkim jeszcze, jeśli mogę się wrócić do tych dwóch podpisań, Damiana Lillarda i Antoniego Davisa, to, że Portland i Nowy Orlean, zwłaszcza Nowy Orlean, że udało im się ich przekonać do podpisania tych przedłużeń teraz, że oni nie poszli w jakąś inną stronę gry, na przykład za jakąś ofertę kwalifikacyjną, jakiegoś takiego przekomarzania się z klubem. Na przykład Anthony Davis mógłby sobie pomyśleć, zażyczyć, żeby Nowy Orlean się lepiej przebudowywał wokół niego, kurczę, no nie chcę go porównać do LeBrona Jamesa, ale żeby Anthony Davis tak mniej więcej kontrolował to z perspektywy gracza, tak, że istnieje presja, że Anthony Davis odejdzie i wy musicie dokonywać takich ruchów, żeby tu się zaraz nie okazało, że ja zostanę Anthonym Davisem, a obok mnie najlepszym graczem będzie Tyreek Evans i to tak będzie za 2-3 lata, tak. I podobnie z Damianem Lillardem jest, zwłaszcza teraz w kontekście tego, że LaMarcus Aldridge odszedł, tak, że Damian Lillard mógł też tak na to spojrzeć, o kurczę, przebudowa, no ja nie wiem, ja bym chciał coś pograć, przyzwyczaiłem się do grania o coś. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście, że to udało się zrobić, że udało się podpisać z nimi nowe kontrakty, to też jest plus dla Portland i dla Nowego Orleanu zwłaszcza. Piotrek, ty nie mówiłeś, masz jakiegoś faworyta, możesz przejść do Sacramento już tak powoli. Czy będziemy mówić o San Antonio Spurs, bo tak powiedzieliśmy o nich tak, chwilę. Tak na koniec, a właśnie, może o San Antonio. Piotrek, ty mi powiesz, jak Aldridge z Duncanem będą pasowali. Mi się wydaje, że będą pasowali świetnie i w ogóle będzie cudownie się oglądało ofensywę. W drugiej części sezonu, mi się wydaje, nie w pierwszej, ale w drugiej. Znaczy tak, wydaje mi się, że tak. Oczywiście pozyskanie Aldridge'a to jest nie tylko inwestycja, to co Maciek powiedział na początku, nie tylko inwestycja w obecny sezon, ale w następne kilka dobrych lat, no bo Tim Duncan już chyba rzeczywiście zagra ten ostatni raz. Manu Ginobili, jeżeli wróci, to też zagra już ostatni raz. I mamy tą kotwicę, która pod koszem będzie
im to trzymać przynajmniej po stronie atakowanej. Będzie dodatkowym tym zawodnikiem, który będzie ja w nie stanie wiem, czy wiesz, wymyślić... ale on miał najlepszy procent bronionych pod obręczą z tych trójki Splitter, Duncan, Aldridge. No, miał okay. Tak, ale on nie bronił tak dużo rzutów właśnie. Przy obręczy. To jest inna kwestia właśnie, że tam Robin Lopez mimo wszystko częściej się znajdował bliżej obręczy bronionej niż Aldridge. Także to na pewno jest inwestycja w przyszłość, natomiast będzie bolało to, że oni stracili dwa elementy swojej bardzo silnej ławki rezerwowych, no bo to jest to, co zawsze mówiliśmy, że jest najsilniejszą, bądź prawie najsilniejszą stroną w San Antonio Spurs, długa ławka, w której zawodnicy wszyscy potrafią coś zrobić, tak? A zabraliśmy dwa ważne elementy, czyli Corey'ego Josepha, zabraliśmy Marco Bellinelliego i tutaj kluczem do tego, żeby ta ławka dalej była tak dobra, to jest przede wszystkim pozostanie Ginobiliego i lepsze używanie Ginobiliego w krótszych, wydaje mi się, jeszcze przydziałach czasowych i rozwój Kyle'a Andersona, ubiegłorocznego debiutanta. Te dwa elementy, myślę, będą decydujące odnośnie tego, czy Spurs utrzymają tak wysoko swoją ławkę rezerwowych, bo Aldridge to jest świetny, świetny deal, tak? Najlepsze przechwycenie moim zdaniem tego sezonu, robiące największą różnicę, jeśli chodzi o jednego pojedynczego zawodnika, zmieniającego zespół, ale myślę, że gdzieś tam będą bolały te braki na ławce, szczególnie skuteczność za trzy Marco Bellinelliego. To jest coś, co na pewno w pewnym momencie może gdzieś tam im się czkawką odbić, ale na dłuższą metę Greg Popovich znajdzie sposób. No i pamiętajmy, tam jest salary taka sytuacja, że nie wiadomo, czy Patty Mills zostanie, bo to wszystko chyba jest tak dokładnie wyciśnięte co do dolara tam chyba, pan Maciek. Tam też nie ma obrony pod koszem, sorry, że tak się wtrącą. Oni oddali Etiego Splittera, oddali właśnie jeszcze Arona Bainesa i ich najlepszym obrońcą jest 40-letni, już tym razem naprawdę 40-letni Tim Duncan, tak? I to wydaje mi się, że to będzie problem dla Spurs, szczególnie w playoffach. No na pewno. Chociaż wiesz, mając... W playoffach, grając Aldridge, Duncan, to będzie problem. To będzie problem w sezonie regularnym i w playoffach. Wydaje mi się właśnie, że większy trochę może być w sezonie regularnym, bo z doniesień wynika, że LaMarcus Aldridge nie chce grać centra i to było dla niego ważne. I to tam już wcześniej w Portland były takie głosy, wcześniej, jeszcze kilka lat temu, że on nie specjalnie chce grać centra. Tim Duncan to jest center silny, skrzydłowy, ale no, też już ma swoje lata i on gra po 27-28 minut w sezonie regularnym. I tu trochę brakuje jakichś minut z ławki. Gdyby Baines nawet został, który jest śmiesznym koszykarzem, ale ten zeszły sezon Arona Bainesa był lepszy. On był już prawie plusowym graczem w NBA. Podobnie Corey Joseph też miał bardzo dobry sezon, tą pierwszą połowę zwłaszcza, więc to też będą straty. I teraz jak oni, tylko czy to będzie tak potrzebne, to też jest pytanie, bo potem okaże się, że przejdą small ball w playoffach i w playoffach może to nie być aż tak widoczne. Natomiast nie wydaje mi się, że zespoły jakoś będą się strasznie bać atakować obręczy przeciwko San Antonio, gdy będą tam Aldridge i z całym szacunkiem Duncan, bo Duncan jest świetnym obrońcą, ale do obręczy, on nie jest tak, gdy broni jej u góry, to u góry możesz na nim skończyć, ale Duncan może ci też zablokować, gdy idziesz do góry, więc to są takie małe rzeczy. Duncan jest fantastycznym obrońcą, ale no to też już są swoje lata i tam statystyczne dowody są na to, jak inna była obrona Spurs, gdy Splitter był z Duncanem na boisku, niż gdy Duncan był sam. I to też coś, na co Spurs muszą zwrócić uwagę. No tylko, że rok temu martwiliśmy się, pamiętam, o ławkę rezerwowych Rockets, tak? I potem w trakcie sezonu Rockets ją bardzo dobrze uzupełnili, więc Spurs będą mieli trochę cały sezon na to, żeby tą ławkę rezerwowych jakoś uzupełnić, dodać prawdopodobnie shooting na obwód i dodać jakiegoś seven footera, takiego typowego centra. Pamiętajmy, mamy początek lipca, rok temu o tej porze LeBron James nie był w Cleveland nawet jeszcze. Teraz też nie jest. Teraz też nie jest. Co? Może Sacramento? Co? A Sixers mają cap space. Tak, Joel Embiid znowu na Twittera wejdzie, żeby tak drugi rok, pierwszy rok się nie udało, może teraz ściągniemy, tak? Nie wiem, kto tam w ogóle w Sixers jest w składzie, bo oni tam... To głupie typowanie z mojej strony. Myślicie, że LeBron James dorzucony do obecnego składu Sixers to jest druga runda playoffów minimum? Tak. Może być. Może być. To są młodzi gracze, będą biegać, będą się starać. Wiesz, może by się udało, no. Chociaż tam był jakiś sim na NBA 2K i to tak do playoffów nie wchodzili, ale tylko w grze komputerowej. Tak. Na wschodzie to... Ja gram teraz w 2K i z Gregiem Monroe na centrze niszczę całą ligę, więc... Czyli Milwaukee zrobili dobry deal, tak? Tak, dlatego jestem fanem. Tak. Przejdźmy szybko do tego Sacramento. Piotrek, wyjaśni, dlaczego Sacramento jest wspaniałe, tak? W trzech zdaniach, jakbyś mógł tak
powiedzieć o tej wymiany z Karlem Landrym i tak dalej, o pozyskanie Kufosa. Tak, znaczy pierwsza rzecz, która mi się najbardziej nie podoba, o której już parokrotnie mówiliśmy i tak sobie wspominaliśmy, że jak tylko DeMarcus Cousins odejdzie z Sacramento, to wyprawimy przyjęcie, nie wiem, będzie parada przez miasto, że Boogie został uwolniony. No ten konflikt między nim a George'em Karlem to jest, to naprawdę jest słabe. To jest mega nieprofesjonalne i kiepsko się tego słucha, kiepsko się o tym czyta. Bardzo niefajnie, że coś takiego się dzieje, ale George Karl w sumie ma swoją historię z gwiazdami, że się z nimi nie dogaduje i chętnie je oddaje. Ten słynny wąż w kieszeni, o którym pisał, czy tam nóż w kieszeni, o którym pisał Carmelo Anthony na Twitterze, J.R. Smith na Twitterze ostatnio zamieścił to przecież DeMarcus Cousins, więc to coś w tym musi być. A kolejne ruchy, gdzie po odejściu Pita D'Alessandro Vlade Divac zaczyna działać po swojemu, to tak, ja rozumiem, że on chciał zrobić miejsce w salary cap, ale oddać, chciał się pozbyć kontraktów Karla Andriego i Jasona Thompsona, nie mam z tym problemu. Chciał się pozbyć Nika Stauskasa, bo ten sezon jego debiutancki był daleki od czegokolwiek, co się nazywa koszykówką na poziomie NBA i z tym też nie mam problemu, ale żeby brać w zamian prawo do dwóch gości, jakiegoś Litwina, Get Gaudasa, czy Lukę Mitrowicza, gości, którzy w Europie robią po 10 punktów na mecz, w drużynach nie za specjalnego topu i raczej nie zobaczymy ich w NBA, chyba że w lidze letniej, to trochę mi to mrozi krew w żyłach, ale no okej, jeżeli się zaraz za tym proponuje 64 miliony dolarów, chyba za 5 lat kontraktu, nie, za 5 nie mógł, za 4 lata kontraktu Wesleyowi Matthewsowi z zerwanym Achillesem, no to dużo mówi. No. Oni w tym wszystkim oddali, tak? Sacramento Kings będą dla nas świetnym miejscem takim do tego, żeby co chwila uderzać. Jak będzie nam brakowało tematów, to zawsze możemy pojechać po Sacramento Kings. To będzie taki łatwy chłopiec do bicia w tym sezonie. Tym bardziej, jak tam jeszcze dojdzie Josh Smith. To będzie drużyna marzenia. Drużyna marzenia. Naprawdę. Nie, ale w tej wymianie, jaką Kings zrobili z 76ers, to co mi się najbardziej nie podobało, że oni uwolnili cap space za cenę tego, że Sixers mogą się z nimi zamienić pikami w drafcie w 2016 roku, co jeszcze pewnie nie będą wykorzystywać, ale na przykład w 2017, gdyby miało dojść do sytuacji, w której DeMarcus Cousins zażąda tak już twardo wymiany i odejdzie w trakcie tego sezonu i okaże się, że Kings będą naprawdę dołować, a Sixers w tym 2016-17 nie wiadomo jak, ale pójdą w górę, to wtedy Sixers dołączą sobie kolejny pick, tak? I to będzie pick Sacramento, mogą się z nimi zamienić i potem jest jeszcze tak, że 76ers pozyskali zastrzeżony pick od Sacramento, który tam idzie chyba dopiero 2018 roku może pójść, więc to, że by zrobić cap space, Divac pozbył się pików w drafcie, prawdopodobnie dwóch pików w drafcie i pozbył się jeszcze Nika Stauskasa, którego tak witali rok temu, nie wiem czy pamiętacie konferencję, to znaczy nie konferencję, jak dzwonili do Nika Stauskasa w dniu draftu, jak go pozyskali, krzyczeli wszyscy, że Nick rządzi, Nick rocks i teraz spuszczają Stauskasa w zasadzie po to, żeby zrobić cap space, żeby przepłacać graczy dalej. To jest takie ratowanie się i oczywiście już pojawiła się narracja, że Sacramento Kings mogą być fajni, że Rajon Rondo w końcu będzie miał sezon, że Rudy Gay jest... Będzie w roku kontraktowym. To może... tak, że może Kings coś zrobią, tak? Że Bellinelli jest dobrym graczem, że Kufos jest solidnym graczem, tak? No ale to będzie ciężkie. Że, ja jeszcze mam nadzieję, że Soska Styliński jeszcze z Jimmerem Fredetem w jednym zespole, tak? Jeszcze będę mieli okazję zagrać. Właśnie nie wiem, gdzie jest Jimmer, ten kolejny genialny pik biały. Wiesz co, z tego co gdzieś czytałem, to ma wylądować chyba w Lidze Włoskiej. No to widzisz. No to... I będzie gwiazdą Ligi Włoskiej, będzie legendą Ligi Włoskiej pewnie. Tak jak teraz Marshawn Brooks ostatni sezon miał tam świetny. Włoski? Chyba nawet z Marshawnem Brooksem w jednym zespole ma grać. O, wow. Ojej, to będzie po prostu... Się No to sobie powiedzieliśmy o Sacramento Kings. Dobrze, że jest taka drużyna. Zawsze to będzie element rozrywki. A może on już będą nie najgorsi, chociaż to jest mało prawdopodobne. Ja George myślę, że o Sacramento Kings to będzie można mówić co najwyżej tak jak o Bruno Caboclo. Że jest to rok, czy tam o dwa lata od bycia blisko. Wiesz co? Ja myślę, że to bardziej o Filadelfii pasuje. Jak w tym tempie, jak samemu Chinkiemu się trochę karty tak przewróciły ten domek po kontuzji Embiida.
Tak tam oni są tam 10 years from 10 years właściwie. Ale słuchajcie, Embiid już oficjalnie został wykluczony z całego sezonu? Nie wiem. No nie. Nie, jeszcze nie. Chyba nie. No ale raczej prawdopodobnie. No nie, no musieliby zacząć nagle liczyć się w walce o playoffy, chyba żeby chcieli ryzykować, takie mam wrażenie. Co im nie grozi. No nie, nie, nie. Nawet na wschodzie, nawet na wschodzie. Nawet na wschodzie. Smutne jest to, tak podsumowując, że dalej wschód się nie wzmocnił, zachód został taki sam, tylko się rozrzedził może trochę talentowo. Tak, więc nic się tak wielkiego w hierarchii sił, mam wrażenie, nie, póki co jeszcze nie zmieniło. Tak. No, że nawet dwa pierwsze piki w drafcie poszły na zachód, więc no to co zrobić? No. A czy z premedytacją nie rozmawiamy o Lakers? Czy ale nie wiem dlaczego. No bo słuchaj, jak Lakers nic nie robili aż do nam wczoraj czy ten, no to czemu mamy o nich rozmawiać? No. Także my też o nich nie rozmawiamy. No fajnie, że będzie Roy Hibbert, będzie Sweet Lou i będzie Brandon Bass, ten najlepszy rzucający z pół dystansu według Marka Cubana w historii ligi w ogóle. No ale może coś jeszcze zrobią, ale mogą podziękować Kobiemu za piękny tam wsparcie, rekrutację LaMarcusa Aldridge'a, który mógłby w Lakers tam wiązać buty Kobiemu podobno. Ale słuchaj, dla mnie to w ogóle nie było tematu LaMarcus Aldridge Los Angeles. No jest ja myślę, że ani przez chwilę tego na poważnie nie rozważał. Tak, a tobie się fajnie stoi pod domem, Piotrek? Tak, czy bardzo. Czy pod kwiaciarnią, czy te? Dzisiaj stoję pod sklepem, bo jeszcze muszę pójść kupić wodę. Tak? Bo jestem, uwaga, jestem pierwszy dzień na diecie dzisiaj. A to dobre, to siedzisz w nagrzanym samochodzie, to akurat taka dobra. Właśnie otworzyłem drzwi teraz, żeby trochę ten, bo już saunę to chętnie, ale może nie tu, nie w samochodzie, nie w koszuli, nie w spodniach. Nie, szczerze mówiąc, u siebie w pokoju też mam saunę, nie wiem jak Maciek, jak Krzysiek, ale to jest jeden znak, żeby zakończyć. I to był mocny akcent, którym zakończyłem. To był ten bombshell. Nie spytamy się, czy Lakers mają szansę na playoffy, czy też to jest wytrzelone twierdzić? Ja się spytam i sobie odpowiem nie. Nie, okej. Okay. Nie, Maciek? Nie, wszyscy powiedzcie tak czy nie. No tak. Krzysiek? A migrujemy ich na zachód, na wschód, czy nie? No tak ciężko, wiesz. Ja myślę, że migracja do D-League mogłaby nie wystarczyć. A nie przesadzajmy to. Wystarczyłoby. No dobra, to nie. Inne ciekawsze pytanie. Jaki sezon będzie miał Kobe Bryant? Do listopada. Będzie w meczu gwiazd. Do listopada, może do grudnia, no. Tyle w temacie, no. Naprawdę. Ja nie wierzę, że on zagrał cały sezon. Po prostu. Ja wiem. Ale myślę, że skuteczność na poziomie 30-paru%, jak w ostatnim sezonie, to tak może być. No, ale 20 punktów, tak. 30 rzutów. Pewnie. A komu ma podawać? Hibbertowi? No gdzie? Przecież on nawet w tak słabej Indianie nie potrafił zdobywać punktów. Russellowi? Nie, przecież on nie umie rzucać. Bass też z pół dystansu nie trafia, nie wiem, w życiu. Ale ta drużyna bez Kobiego Bryanta nawet... To dobrze wyglądała nawet. O Jezus, jestem... wydaje mi się, że będę optymistą w tym podcastie na temat Lakers. To jest ta rola. Oj, znaczy nie, słuchajcie, okay. Julius Randle i Jordan Clarkson. Julius Randle i Jordan Clarkson i to może być jakiś zaczątek czegoś, takie mam wrażenie. Tylko to jesteśmy dwa lata od poważnej koszykówki w Lakersach. A jeśli D'Angelo Russell będzie miał bardzo dobry sezon, ja myślę, że to będzie przyszła gwiazda. Jeśli będzie miał pierwszy sezon bardzo dobry, jeśli Roy Hibbert będzie miał jakiś taki sezon odkupienia, Brandon Bass jest pożytecznym graczem, Lou Williams jest bardzo pożytecznym graczem w sezonie regularnym z ławki rezerwowych, bo generuje punkty jak się masz. Tak, a playoffy nie będą potrzebne, to teoretycznie. Ja mam wątpliwości, czy Lou Williams powinien być mieszany w to wszystko, co Lakers muszą rozwiązać między Russellem a Jordanem Clarksonem, bo to trochę taka sama pozycja. Jest jeszcze Kobe Bryant. Czy starczy im piłki, czy to ma sens w budowaniu, w rozwijaniu graczy? Ale okej, okay, Lou Williams to jest wartość na cały sezon regularny, bardzo dobra. Kto tam jest niskim skrzydłowym? Kobe Bryant zaraz będzie niskim skrzydłowym tam. Johnson. Tak, jeśli no zostanie. Tak, gdy podpiszą go z powrotem, kto wie, nie wiem. Mi się nie wydaje, że oni zrobią playoffy na zachodzie, natomiast na wschodzie mogliby zrobić te playoffy, tak? Ale czy na zachodzie mają szansę? Jakoś im nie chcę odbierać tych szans jeszcze, bo ten team ma jakiś sens na przyszły sezon, tylko że no, z drugiej strony to też trzeba popatrzeć, kto wypadnie z ósemki zachodu i czy ktoś wypadnie. Wydaje się, że Portland i to wszystko. Jedynym minusem, jaki z tego wszystkiego dla Amerykanów, dla nas nie,
będzie to, że skoro Lakers są lepsi, a cały czas grają w Los Angeles, czyli dostaną Amerykanie jeszcze więcej w National TV Lakersów, bo są lepsi niż w zeszłym sezonie, teoretycznie mogą być. Więc czemu... Istnieje szansa, że pierwszy raz od 3 lat wygrają mecz sezonu regularnego z Clippers, bo chyba im się to nie zdarzyło, więc mają szansę. No kwestia, co zrobią Clippers? Kto tam będzie grał na trzęsze? Nawet nie ma Spencera Hossa, nawet Spencera Hossa nie można postawić na środku. Jak Peudo. Postawiam tego McMarrowa, czy tam ten w lidze letniej, 7-3, czy 7-3, 7-2, jest duży, będzie niszczył obręcz, a co? No, młody jest. Tak, albo podpiszą kontrakt z JaVale'em McGee i do Clippers będzie mówił, że to jest potencjalny defensywny gracz tak, sezonu. Tak, ty się już mówi, że Larry Sanders może już tam, bo w Drulik tak, Larry Drulik, Sanders już trochę ozdrowiał i może już wróci, no ale to tak. Tak zawsze będzie. Może Jermaine O'Neal wróci z 10-letniej emerytury znowu, ale nie. Wróci, na bank wróci Jermaine O'Neal, tak. To rzeczywiście już tyle. 45 minut wystarczy. Sporo się działo w początku off-season. Mam nadzieję, że o wielu rzeczach porozmawialiśmy, o kilku pewnie nie. Ale to tyle na dzisiaj. Byli z wami po kolei. Piotrek Zarychta. Filip Krzysiek-Uzdowski. I Maciek Kwiatkowski. Ja, Karol Milcarz. Dzięki za odsłuchanie i do usłyszenia. Do usłyszenia.